Sponsorami programu są Dziś zapraszam Was na domowe robienie pierniczków. Któż z nas ich nie pamięta z dzieciństwa? Któż z nas ich nie przygotowywał w dzieciństwie, a nawet teraz, kiedy jesteśmy już dorosłymi ludźmi? Oczywiście największa frajda to pieczenie i ozdabianie pierniczków przez dzieci. Dziś przygotujemy pierniczki tradycyjne. Zakupy zrobiliśmy już wcześniej i będziemy potrzebować mąkę, jajka, troszeczkę kakao, sodę oczyszczoną, masło, oczywiście przyprawa do piernika, ale najważniejszy składnik pierniczków to oczywiście miód. My dzisiaj postawiliśmy na dobry, lokalny, pochodzący z województwa opolskiego miód z Pasieki w Maciejowie. Zaczynamy oczywiście od przesiania mąki na stolnicę. Mąki potrzebujemy około 800 gramów, czyli prawie cały kilogram. Nie dam jej oczywiście tyle na początek, będę ją stopniowo dosypywać. Teraz myślę, że na stolnicy znajdzie się około 600 gramów mąki. Do tak przesianej mąki dodamy przyprawę do piernika. Przyprawy do piernika dodajemy około 40 gramów. Żeby pierniczki miały ładniejszy kolor, możemy dodać też troszeczkę ciemnego kakao. Myślę, że tyle w zupełności nam wystarczy. Tak, bardzo ważne jest to wgłębienie w środku, ponieważ za chwileczkę w tym wgłębieniu znajdzie się przygotowane wcześniej roztopione masło z cukrem i z miodem. Ono musiało nam chwileczkę przestygnąć, żeby nie było gorące, bo wtedy ciasto byłoby nam bardzo ciężko zagnieść. A kiedy jest już przestudzone, to ciasto będzie się zagniatać łatwiej. Wlewamy do środka, robimy taki wulkan i będziemy chronić brzegi, żeby nam się nie wylewało. Chociaż to nie jest wcale takie łatwe. I do tej masy potrzebujemy jeszcze wbić 2 jajka. Przechodzimy teraz do wałkowania pierników. Od ciasta odkrawamy niewielkie części. Stolnicę znowu podsypujemy mąką, żeby ciasto nam nie przewierało. Ciasto rozwałkowujemy na taką grubość, jakiej grubości po prostu lubimy pierniki. Jedni wolą cieniusieńkie, chrupiące, inni wolą grubsze, które z czasem miękną. A dzisiaj zrobimy takie pomiędzy. Wykrawamy różne wzorki. Tutaj akurat mamy choinkę, serduszko obowiązkowo. A jak już pierniczki się upieką, to oddam je w ręce dzieci. Niech udekorują je sobie tak, jak im podpowiada własna ich wyobraźnia. Sponsorami programu byli...